Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski z 10. edycji programu Rolnik Szuka Żony niedawno powitali na świecie pierwsze wspólne dziecko. O narodzinach chłopca, który otrzymał imię Dariusz, dowiedzieliśmy się z instagramowego profilu show. Młodzi rodzice także zdążyli już opublikować w sieci pierwsze zdjęcia pociechy. Ostatnio Kuba podzielił się też szczerym wyznaniem. Uczestnik hitu TVP opowiedział, jak wygląda codzienność z noworodkiem. Okazuje się, że wcale nie jest kolorowo. Rolnik szuka żony. Jakub szczerze o życiu z noworodkiem. Ogromne wyzwanie, Ania i Jakub już w programie nie urywali, że planują powiększyć rodzinę. W świątecznym odcinku poinformowali natomiast, że spodziewają się dziecka. Uczestnik hitu TVP, wbrew woli ukochanej, zdradził też, że zostaną rodzicami chłopca. Niedawno pociecha pary przyszła na świat. Kuba opowiedział na Insta Stories, jak radzą sobie z noworodkiem. Okazuje się, że opieka nad dzieckiem nie należy do najłatwiejszych, jednak młodzi rodzice są przekonani, że sprostają wyzwaniu. Trzymają się bardzo dzielnie. Ania odnalazła się w nowej roli perfekcyjnie, ale młody nie daje pospać na razie. Pojawienie się Darka w naszym życiu wprowadziło mnóstwo miłości i szczęścia do naszych dni. Jest to również ogromne wyzwanie, ale damy radę, napisał szczęśliwy tata. Rolnik szuka żony. Anna dodała pierwsze zdjęcie z synem, rolnik szuka żony. Jakub pokazał nowe zdjęcie syna. Wciąż nie mogę uwierzyć, Ania i Kuba chętnie dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Internetowi fani pary są ciekawi, jak młodzi rodzice radzą sobie z noworodkiem. Uczestnik programu Rolnik Szuka Żony przyznaje, że narodziny Dariusza były dla niego spełnieniem marzeń. Nadal nie dowierza, że maluch jest już na świecie. Dumny tata pochwalił się też niepublikowanym dotąd zdjęciem syna. Wciąż nie mogę uwierzyć, że ten mały cud jeszcze chwilę temu był w brzuchu, a teraz jest już z nami, wyznał na Insta Stories Jakub. Odpowiedzi Jakuba możecie zobaczyć w naszej galerii.